A z nami gość wyjątkowy. Kolejny gość to pani profesor Renata Kopeć. Dzień dobry, witam pani profesor. Dzień dobry pani. Pani profesor przyjechała do stolicy, z innej stolicy, ze stolicy Małopolski, z Krakowa dzisiaj. Pani profesor, szczególnie wyjątkowe podziękowania i dziękujemy, że pani jest tu z nami, możemy z panią rozmawiać i podzieli się pani z nami takimi doświadczeniami, ponieważ kongres jest o tym, że nauka jest dla społeczeństwa, a chcielibyśmy porozmawiać, że fizyka jest dla medycyny. Radioterapia protonowa w Polsce. Co to takiego, pani profesor? Tak, jak pani wspomniała, fizyka jest dla medycyny. To są dwie odrębne, różne dziedziny, można powiedzieć. Fizyka, która zajmuje się badaniami podstawowymi oddziaływania i zjawiska, i medycyna, która zapobiega chorobom, leczy i jest taką dziedziną empiryczną. Ale te dwie dziedziny niewątpliwie się przenikają i są nawzajem dla siebie pewnego rodzaju inspiracjami, ponieważ medycyna nie tylko powinna dziękować biologom, chemikom, ale również fizykom. Samo to, że ja mówiłam o promieniu jonizującym w dniu dzisiejszym, promieniu jonizujące znalazło potężne zastosowanie w medycynie. Wśród wszystkich dostępnych urządzeń medycznych ponad połowa znalazła zastosowanie w tych urządzeniach, to jest właśnie zastosowanie promieniowania jonizujące. Z kolei fizyka rozwija się również dzięki inspiracjom medycznym. Zapotrzebowanie na różnego rodzaju nowe urządzenia, nowe technologie znalazło odzwierciedlenie w pracy fizyków, inżynierów, ale również informatyków. My zajmujemy się w Centrum Cyklotronowym Bronowice, w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN Polski, w Krakowie, radioterapią protonową. Jest to najnowocześniejszy obecnie rodzaj radioterapii w odróżnieniu do konwencjonalnej, najbardziej powszechnej metody, prawda, które są używane do tej pory. Na czym ona polega, pani radioterapia profesor? Radioterapia protonowa wykorzystuje oddziaływanie, ograniczając zasięg oddziaływania protonów, a więc depozycja dawki energii polega na tym, że znając daną energię danej cząstki, w naszym przypadku jest to proton, wiemy, na jakiej głębokości zdeponuje ona maksimum energii. W związku z czym możemy oszczędzić tkanki zdrowe podczas leczenia chorób nowotworowych, gdzie to jest potężny problem, ponieważ choroby nowotworowe są drugą główną przyczyną zgonów w Polsce. Możemy oszczędzić tkanki zdrowe. A więc nie należy się obawiać radioterapii fotonowej. Jeśli chodzi o ten obszar tarczowy i to, co należy napromienić, to ona daje takie same możliwości. Ale są różnego rodzaju lokalizacje, w pobliżu których znajdują się czy to tkanki zdrowe, czy organy krytyczne, które potem mają wpływ na jakość życia, na tak zwane quality of life pacjentów po odbytej radioterapii. Jeśli zastosujemy leczenie, które oszczędza nam tego rodzaju struktury, to spodziewane skutki uboczne na tkanki zdrowe są mniejsze. Zjawisko to się wykorzystuje. Dzięki rozporządzeniu Ministra Zdrowia mamy tutaj listę wskazań, które są leczone w naszym ośrodku i tacy pacjenci trafiają na radioterapię i przechodzą cykl radioterapii, czyli napromienianie, niszczenie komórek nowotworowych, nici DNA nowotworów promieniowaniem jonizującym. Pani profesor, czy można radioterapię protonową nazwać nowoczesnym skalpelem? To nie wycinam tkanek. Znaczy zasada, skalpel kojarzy nam się z odcięciem tkanek. Tutaj mamy do czynienia z promieniowaniem jonizującym, które oddziałuje zawsze na człowieka i może to być oddziaływanie pozytywne i negatywne. Wiadomo jest, że ono oddziałuje zarówno na te tkanki chore, jak i zdrowe. Ale chodzi o to, że niszczy nam struktury DNA, które namnażają się, w których namnażają się komórki nowotworowe zbyt szybko. A więc jest to podobne, to nie jest skalpel, to nie jest wycięcie, to jest po prostu niszczenie możliwości namnażania się, zbyt szybkiego możliwości namnażania się zmienionych chorobowo tkanek nowotworowych. Tak, ale zawsze jak jest coś takiego nowego, naukowego, to budzi jednak troszeczkę jakieś obawy, przerażenie przed czymś nieznanym, albo lepiej może tego nie dotykać, bo to nowe, lepiej trzymać się tych starych metod. Nie trzeba się bać. To już nie jest taka bardzo nowa metoda. To znaczy pierwsze zastosowanie radioterapii protonowej miało miejsce już w latach 50. To był dokładnie rok 54. Ale ta technika
poszła do przodu, tak samo jak i inne techniki. To nie jest tak, że stoimy w miejscu i ta technika, którą obecnie dysponujemy, czyli technika ołówkowej wiązki skanującej, pozwala napromienić obszar guza warstwa po warstwie i punkt po punkcie, a więc dostarczyć z różnych kierunków dawkę w taki sposób, aby oszczędzić właśnie te struktury krytyczne, które znajdują się po drodze. Są to techniki tak zwane dynamiczne. Te same techniki mamy w powszechnie stosowanej radioterapii fotonowej, która jest bardzo rozwinięta. Mamy ponad 150 akceleratorów, liniowych akceleratorów medycznych w Polsce. Więc jest to oczywiście najnowocześniejsza metoda dostarczania wiązki, technika leczenia w radioterapii. Natomiast nie należy się jej obawiać w takim sensie, że ona miałaby nam zaszkodzić. To jest metoda leczenia. Promieniowanie jonizujące być może budzi taki respekt społeczeństwa. Niemniej jednak ja pracuję w Instytucie Fizyki Jądrowej. Mamy na co dzień w różnych obszarach życia do czynienia z tym zastosowaniem. No i w tym momencie wydaje się, że nawet takie zastosowanie jak zdjęcia rentgenowskie u stomatologa, tomografia komputerowa są tak powszechne i niezbędne, już każdy to zrozumiał, że nie są w żaden sposób kwestionowane. No tutaj mówimy o diagnostyce, ale o terapii również to jest bardzo szeroko zastosowane w różnych dziedzinach medycyny. Oprócz radioterapii jest to medycyna chociażby nuklearna, dzisiaj wykorzystuje radioizotopy. Jest to brachyterapia, czyli też inny rodzaj radioterapii. Więc nie należy się bać tego promieniowania. Po prostu jeśli mamy do czynienia ze specjalistami, którzy swoją wiedzą potrafią w taki sposób zaplanować radioterapię i w taki sposób przeprowadzić, aby to było bezpieczne, to mamy bardzo, bardzo duże obostrzenia dotyczące organów krytycznych, dotyczące dostarczenia dawki. Ta dawka, zanim ona jest dostarczana do ciała pacjenta, ona jest sprawdzana. To jest tak zwana weryfikacja dozymetryczna. A więc taki plan leczenia, który potem ma być dostarczony do pacjenta, zanim w ogóle rozpocznie się takie leczenie, powinien być zweryfikowany. A więc przelicza się to na fantom wodny, przelicza się rozkład dawki na wodę. Dlaczego? Bo ciało ludzkie swoim składem bardzo przypomina wodę. W dużej mierze jest złożone z wody i w prosty sposób można przeliczyć to na fantom wodny. Więc na fantomach wodnych robi się takie dwuwymiarowe rozkłady i dostarcza się wiązkę nie najpierw do ciała pacjenta, tylko dostarcza się wiązkę do tego fantomu. Bada się dwuwymiarowy rozkład tej dawki i porównuje się go z planem leczenia, który jest stworzony w systemie planowania leczenia. Dopiero jeśli jest bardzo duża zgodność, tutaj te zgodności są na poziomie 3%, to dopiero wówczas tego typu leczenie może zostać rozpoczęte i dopiero wówczas możemy rozpocząć radioterapię, będąc pewnym, że wszelkiego rodzaju właśnie geometria, więc tą geometrię również się sprawdza. Pacjent leżąc już na stole terapeutycznym ma wykonywane zdjęcia rentgenowskie, których porównuje się to, jak został zaplanowany na podstawie zdjęć tomograficznych w stosunku do tego, jak na tym stole terapeutycznym się znajduje. A więc tutaj zasady bezpieczeństwa są stricte określone i bardzo rygorystyczne również, tak. Prawda, pani profesor? Jakie są zalety tej techniki wobec wcześniejszych technik, które budziły przecież też duży strach wśród pacjentów? Mówiła się przecież i o różnych poparzeniach i tak dalej, pani profesor. Jeśli mówimy o skutkach radioterapii, one istnieją. Oczywiście mówimy o tym, że w przypadku radioterapii protonowej statystycznie są mniejsze, właśnie między innymi dlatego, że mniejsza jest dawka dostarczona do tkanek zdrowych. Ponieważ radioterapia opiera się na zasadzie dawka-skutek. A więc mamy pewnego rodzaju zakres dawek, który spowoduje nam efekt leczniczy, a więc zniszczenie nowotworu, ale również jednocześnie określona dawka w tym czasie dostarczona do tkanek zdrowych może nam spowodować ich uszkodzenie. Zależy nam na tym, aby jak najmniejszą ilość promieniowania, energii tego promieniowania dostarczyć do tkanek zdrowych. Jest to właśnie możliwe dzięki technice, o której dzisiaj tutaj mówimy, dzięki radioterapii protonowej, dodatkowo dzięki technice ołówkowej wiązki skanującej, a więc wybiórczemu dostarczeniu dawki z danego kierunku, z danego pola. I dzięki temu w porównaniu z innymi wcześniej stosowanymi technikami rozkłady dawek
nadtkanki zdrowe są mniejsze. To jest główna zaleta tej radioterapii. Ja myślę, że ona będzie rozwijana w dalszym ciągu w Polsce, że będzie coraz powszechniej dostępna. Tak się dzieje na świecie i już w tym momencie ponad 100 ośrodków terapii jonowej jest wybudowanych, nowe się budują i myślę, że również w Polsce tutaj nastąpi rozwój w tej dziedzinie. Wielka siła i szansa. Pani profesor, ostatnie pytanie. Czy pacjent ma większą szansę na, mówiła Pani o diagnostyce, ale mówiła Pani też o leczeniu, na wyleczenie po prostu dzięki tej radioterapii? Wyleczenie pacjenta zależy od dawki, która jest dostarczona do guza nowotworowego, obszaru guza nowotworowego. Bardzo często prawdopodobieństwo wyleczenia jest takie samo. Jedynie w przypadku takich nowotworów, których potrzebujemy podać wyższą dawkę w obszar tarczowy, a znajduje się on bardzo blisko organu krytycznego, w przypadku konwencjonalnej radioterapii fotonowej może się zdarzyć, iż dostarczenie wymaganej dawki nie jest możliwe z przyczyn technicznych i z powodów oddziaływania fotonów, które jest nieco inne, ponieważ w przypadku fotonów mamy łagodny spadek dawki za największym maksimum oddziaływania tej dawki, a więc nie mamy możliwości takiego odcięcia. Oczywiście tutaj w przypadku protonów musimy również brać pod uwagę różnego rodzaju niepewności. Musimy brać pod uwagę zmiany geometrii ułożenia pacjenta, ewentualnie zmiany gęstości, ale to wszystko jest brane pod uwagę na etapie planowania tego leczenia, tak aby to było maksymalnie możliwe. Więc największa korzyść byłaby w przypadku takich nowotworów, w których jesteśmy w stanie w jak największy obszar targetowy, obszar tarczowy dostarczyć dawkę, jednocześnie oszczędzając te struktury, które są najbardziej newralgiczne i krytyczne dla dalszego funkcjonowania pacjenta. Bardzo dziękuję. Mieliście Państwo kolejny przykład nauki dla społeczeństwa, tym razem z Krakowa. Była ze mną pani profesor Renata Kopeć, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor, dziękuję. Dziękuję.